Cześć, ja mam na imię Nina i jako amator sportów triatlonowych zostałam poproszona przez magazyn Bieganie o przetestowanie jesienno-zimowej kolekcji polskiej sportowej marki Nessie Sportswear. Jak widzicie, jestem ubrana w Nessie od stóp do głów, także opowiem Wam pokrótce o każdym elemencie mojego stroju. Byłam w stanie te ubrania przetestować w różnych warunkach, podczas treningów biegowych, podczas jazdy na nartach, nawet podczas wejścia na karkonoską śnieżkę w dosyć ciężkich zimowych warunkach. Ok, zacznijmy od bluzy z kapturem Nessie Shiny HRDK. Bluza ta jest wykonana z materiału Cubic Guard o innowacyjnej strukturze mikrocząsteczek, które to mają odbijać podmuchy wiatru i chronić przed zimnem. I tu sprawdziłam bluzę podczas biegu w temperaturze do minus 5, minus 7 stopni w towarzystwie bielizny termalnej i rzeczywiście dała ona radę. Jako typowemu zmarzluchowi do gustu przypadł mi głęboki kaptur, którym można się dosłownie otulić, minimalizując uderzenia wiatru. Szczelności bluzy dodają też jej dolne ściągacze i mankiety z rozciągliwego materiału Resi Slim, które chronią dłonie i nadgarstki. Przechodząc warstwę niżej, mam na sobie koszulkę Nessie Carbon Zip w takim energetyzującym, rześkim kolorze. To jest ultra cienka koszulka wykonana z dzianiny z włóknami carbon, która ma właściwości antystatyczne i bakteriobójcze. Dodatkowo podczas intensywnych treningów w odprowadzaniu wilgoci pomagają specjalne strefy oddychające. Są wykonane z dzianiny Brisk 3D Ultra i umieszczone w odcinku od pach po mankiety i od karku po pośladki. I jako warstwa podstawowa Second Skin, czyli koszulka termoaktywna Ultra Light Navy. Podstawową cechą tej koszulki jest to, że jest ultra cienka i elastyczna, a jednocześnie wytrzymała. Ja mam doświadczenie z bardziej sztywnymi koszulkami termicznymi. Tę łatwo się zakłada i zdejmuje. Ze względu na jej gramaturę i technologię materiału Amet Fibra, wilgoć podczas treningu odprowadzana jest na zewnątrz, co sprawia, że koszulka bardzo szybko wysycha, a to jest bardzo ważne, szczególnie przy treningach przy tak niskich temperaturach. Przechodzimy do leggingsów WSLZ Nessie, które okazały się być moim ulubionym elementem testowanej kolekcji. Dlaczego? Zachwycił mnie ich totalnie niespotykany krój z ich wysokim pasem zakrywającym lędźwie i chroniącym przed chłodem i wiatrem. Dla mnie funkcja niezmiernie ważna. W pasie znajdują się dodatkowe skośne kieszonki połączone wnęką z przodu, co daje dużo przestrzeni do przechowywania drobiazgów takich jak klucze czy telefon. Dodatkowo leginsy te wykonane są z dwuwarstwowej dzianiny Veture Guard, charakteryzującej się niską gramaturą, ale doskonałą termoaktywnością. Dodatkowo w środku są wyłożone miłym w dotyku meszkiem, ułatwiającym ich zakładanie. Moje ręce chronią rękawiczki Nessie Pro Veture Guard wykonane z cienkiego i miękkiego materiału z przyjemnym meszkiem w środku. Mimo swojej niskiej gramatury skutecznie chronią dłonie przed chłodem, a wysokie mankiety, jak widzicie, osłaniają również nadgarstki. Rękawiczki zaopatrzone są również w łatki Smart Touch, które pozwolą Wam obsługiwać smartfony, na przykład cykać sobie selfie podczas treningu biegowego. Dobra, przechodzimy do kominu Nessie. Co jest w nim wyjątkowego? Przede wszystkim wyróżnia go wspomniany już wcześniej materiał Cubic Guard odbijający wiatr i chłód, a także mięciutki meszek w środku ocieplający skórę. Czapka z daszkiem CMB stworzona jest z materiału Windtex, który chroni przed wilgocią i przemakaniem, a z drugiej strony posiada funkcję maksymalnej oddychalności. Odprowadza wilgoć ze skóry na zewnątrz. Jak dla mnie to są dwie dobre zalety czapki przeznaczonej na surowe warunki atmosferyczne polskiej jesieni i zimy. Kolekcja ubrań sportowych, którą otrzymałam od Nessie Sportswear, zdecydowanie sprawdza się w warunkach zimowych podczas różnego rodzaju aktywności fizycznych. Z czystym sumieniem mogę ją polecić wszystkim osobom, które docenią wysoką jakość wykonania ubrań sportowych, jak również oryginalną i unikalną stylizację.
Dzięki, że byliście z nami. Jeśli podobała Wam się ta relacja, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Magazyn Bieganie. Dzięki.